Lubię jakoś oglądać mecze w śniegu, jest jakoś ciekawiej, nie wiem czemu. Proszę, jaki Rym mi wyszedł i to całkowicie przypadkowo tak naprawdę. Oczywiście lubię oglądać mecze w śniegu tylko przed telewizorem, bo na żywo nie ze względu na to, że jest po prostu zimno, ale mam wrażenie, że włodarze górnika Łęczna przewidzieli doskonale takie warunki atmosferyczne. Bo klub ten zrobił coś, czego jeszcze nigdy w życiu do tej pory nie widziałem. Czyli otworzył na stadionie wypożyczalnie kocyków. Co jest pięknym pomysłem, bo ja jestem ewidentnym fanem tego rozwiązania na stadionach. Pomoże jest runda wiosna natomiast dzisiejsze warunki, jeśli ktoś z was oglądał ten mecz, no nie do końca sprzyjały wiosennej aurze. No bo w sumie jest zima dalej. Zresztą o tej akcji z kocykami napisałem już chyba wczoraj czy przedwczoraj na moim fanpage'u na Facebooku, Facebook Tradaj. No ale dobra, sam śnieg oczywiście wpływa na stan techniczny spotkania, bo było jednak momentami sporo przypadków w wielu zagraniach, natomiast uważam, że nad kilkoma zagraniami Mimo wszystko można byłoby się głębiej pochylić, bo były one całkiem spoko. Górnik Łęczna zremisował na własnym obiekcie ze Śląskiem Wrocław 1 do 1. Bramki w spotkaniu trafili dość przewrotnie tylko zawodnicy WKS-u, ponieważ gola na 1 do 0 dla gospodarzy trafił Garcia, yy, trafiając bramkę samobójczą. Natomiast dla przyjeznych z Wrocławia golem wyrównującym popisał się oczywiście kto. Joker, największy Joker chyba w polskiej ekstraklasie w postaci Łyszczarza. Zgadza się i zrobił to ponownie po wejściu z ławki. Samo spotkanie mimo wszystko uważam też, że nie przejdzie do historii futbolu, no bo bądź co bądź przez główny czas tych zawodów niewiele się działo na boisku. Po stronie Łęcznian spoko zagrali chociażby Lokilo, naprawdę świetne zawody tego piłkarza, bo po raz kolejny zagrał świetną asystę oraz po raz kolejny naprawdę fajnie czarował z przodu, super krykun, bo nawet poza tym, że sprowokował Garcia do strzelenia bramki samobójczej, to jeszcze naprawdę fajnie się prezentował. Ponadto dziwnielna na plus, Gąska, gol, no bo Janusz gol mimo wszystko zagrał to pierwsze padanie kluczowe do Jasona Lokilo, który potem asystował Garci. No i dobre zawody w wykonaniu Kostrzewskiego w bramce, który zastępował dzisiaj Macieja Gostąskiego. No i powiedzmy sobie szczerze, że wybronił dzisiaj wynik Łęcznianą. Bo przy wielu sytuacjach klarownych Śląska Wrocław to właśnie Kostrzewski był ostatnią ścianą między piłką abramką, A umówmy się, że to wybronienie w wyniku nie było wcale takie łatwe dzisiaj od pewnego momentu, ponieważ od pewnego momentu górnicy złęcznej grali jednego piłkarza mniej, ponieważ drugą żółtą kartkę zobaczył Szcześniak. A wrocławianie mimo wszystko mam wrażenie, że mogą czuć po dzisiejszych zawodach równocześnie niedosyt oraz radość. To pierwsze, gdyż nie wykorzystali bądź to bądź grania w przewadze jednego zawodnika od bodajże 70. minuty. No a to drugie, bo mimo wszystko przegrywali przez dłuższy czas tego spotkania 0 do 1. I przez pewien moment miało się wrażenie, przynajmniej ja, że takim wynikiem właśnie zakończą się te zawody. Gol, tak jak mówiłem, Adriana Łyszczarza, który jest chyba najpotężniejszym jokerem, jeśli chodzi o polską ekstraklasę. A co jest jeszcze lepsze, jego gole często realnie przekładają się na zdobycze punktowe. A dzisiejszy remis, mimo wszystko, dla Wrocławia był bardzo ważny, ponieważ zespół ten przełamał swoją dość nieprzyjemną pasę meczów przegranych bo jeśli dzisiaj by przegrali w Łęcznej to mieliby już czwartą porażkę z rzędu no a tak to mimo wszystko nie jest najgorzej ale też no nie jest najlepiej no od zespołu WKS-u na pewno znacznie więcej się wymaga. To jest tak naprawdę ich pozycja w tabeli po tym remisie jest całkiem ok. Natomiast jeśli skończy się cała kolejka i wszystkie mecze w kolejce będą już za nami, to ta pozycja WKS-u może być znacznie gorsza. A jeśli chodzi o zespół złęczny no to myślę, że czują mimo wszystko pewien umiarkowany spokój, no bo jednak punkt zdobyty w walce o utrzymanie. To na koniec sezonu może być kluczowym. Ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Tradech, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, jak chociażby właśnie udostępniłem ten post o kocykach górnika Łęczna, czy chociażby o konopliance, dzisiaj też udostępniłem post. No i publikuję tam też czasami jakieś zdjęcia, także zapraszam. I nie przedłużam, bo widzimy się dzisiaj jeszcze po meczu Krakowi z Lechią. No a tam mamy trochę chyba do opowiedzenia, także baj.